Dzień dobry Państwu. Będziemy się zbliżać powoli do startu naszego webinarium. Mam tylko prośbę o potwierdzenie, że nas słychać. Jakbyście Państwo mogli. O, jest OK, dziękuję bardzo. Zwłaszcza, że jesteśmy na. Dzisiaj z okazji Schremsa 2 zrezygnowałem z mojego ulubionego Zooma. Po czym postaram się pokazać, dlaczego to miało sens i od razu pokazać, dlaczego to nie miało sensu. O, proszę, jesteśmy na pełnym tym. Dzień dobry. Dzień dobry. Click Meeting też narodowe, to prawda. Click Meeting też narodowe, więc mamy dużą potęgę w narzędziach. Natomiast te wszystkie narzędzia nam pokażą jeden z takich dosyć kluczowych problemów, który my jako prawnicy zajmujący się IT czy zajmujący się chmurą mamy, że te wszystkie rozwiązania to jest tak zwana chmura warstwowa, czyli z jednej strony mamy polską aplikację, z drugiej strony pod spodem mamy zagranicznych dostawców infrastruktury czy też pasa. I to w każdym sektorze, który w jakikolwiek sposób reguluje rozwiązania cloudowe, czy finanse, czy medycyna, czy nawet prawnicze sektory, no to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zawsze bardzo uważnie trzeba sprawdzać i weryfikować. W razie dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na takim awaryjnym, jak nazwałem to, webinarium. Przyznaję się, że to webinarium gdzieś tam zdecydowałem się odpalić z dwóch powodów. Po pierwsze z tego, że sam temat jest moim zdaniem super ciekawy i on ma, no są takie wydarzenia, takie wyroki, które istotnie wpływają na branżę. Nie wiem, mieliśmy kiedyś Usoft, mieliśmy oczywiście cały GDPR, mamy w tej chwili Schremsa 2, który po Schremsie 1, wydaje mi się, że on jest ważniejszy nawet niż Schrems 1. Więc sam temat wydaje się, sam sobie jest dosyć ciekawy, w związku z czym, no, dlaczego o nim nie porozmawiać. Natomiast takim bezpośrednim powodem tego webinarium to był zalew newsletterów, które dostałem, które każdy z nas dostał, tak naprawdę, podejrzewam, w której, no, jakby nie było żadnej tej części praktycznej. To znaczy duża część tych newsletterów sprowadzała się do takiego przekazu, no to teraz nie wolno transferować, ewentualnie do podprogowego przekazu masz kłopot, przyjść do nas. Natomiast na pewno mamy jakieś wyzwanie, na pewno mamy jakiś kłopot, natomiast chcieliśmy dzisiaj sobie porozmawiać, czy jest aż tak daleko idący, jak o tym mówimy, i też oddzielić wątki, które pojawiły się w Schrems 2 od wątków, które ze Schrems 2 nie są bezpośrednio związane, choć są ważne, natomiast mają wpływ na IT, ale nie można ich mieszać. To znaczy dla dobra dyskusji, jak będziemy się dzisiaj zastanawiać, co dla sektora technologicznego oznacza ten wyrok, no to też chciałbym tą dyskusję mieć w jakimś reżimie intelektualnym, dlatego też pokażę Państwu, dlaczego część wątków, które podpina się pod Schrems 2, nie powinny być pod Schrems 2 podpinane. Z naszej strony nasza czołówka naszego zespołu od RODO, nasz partner Sławomir Kowalski, który będzie tutaj mnie nadzorował, bo ja oczywiście jestem taki najbardziej do przodu i najbardziej liberalny w tych wykładniach pro-biznesowych. Więc Sławek będzie tutaj czuwał, żebym za dużo się nie zapędził. Małgorzata Korawska, która jest i w RODO, i w IT w dziale chmurowym, w związku z czym, no, ma płynną znajomość warunków chmurowych. I Mateusz Krakowski, który z nami tutaj mocno współpracuje i też jest w naszym zespole właśnie cloudowo-rodowskim, w związku z czym i pani mecenas, i Mateusz mają taką wiedzę z jednej i z drugiej strony barykady, czyli i rodowską, i chmurową. Sławek zresztą o tym też. I w tle mamy, ponieważ już nie był limit panelistów, czyli jako uczestnika mamy doktora Kaweckiego Macieja, naszego off-cancela i przyjaciela, no i osobę pewnie dużej części Państwa znamy. Startujemy z opowieścią o, jak mówię, wyroku, który wywołuje olbrzymie napięcie, olbrzymie zamieszanie. To jak możemy sobie wejść na dowolną praktycznie stronę dowolnej kancelarii, czy to polskiej, czy zagranicznej, zwłaszcza europejskiej, będziemy od razu widzieć
o tym, że gdzieś się pojawia jakiś albo właśnie newsletter, albo poważniejsze omówienie, albo webinarium, które opisuje. Natomiast my dzisiaj oczywiście o wyroku trochę powiemy, ale szczerze mówiąc, naszym głównym celem było zderzenie tego wyroku z realiami projektów technologicznych, zwłaszcza cloudowych, i porozmawianie, co Państwo możecie z tym cloudem zrobić. Czy prawdziwa teza jest taka, że musimy w tej chwili już się poddać i natychmiast uciekać w ogóle z chmury, albo co najmniej znaleźć lokalnych dostawców rozwiązań cloudowych. No i jak sobie byśmy zrobili szybki, krótki przegląd tego, co na przykład regulatorzy danoosobowi piszą, to czy w ogóle tego, co pisze świat, może tak być. Zaczniemy od takiego cytatu, który jest cytatem o tyle ważnej instytucji, że to jest właśnie ci ludzie, którzy spowodowali Schremsa 2. Którzy, no jak widzicie Państwo, oczywiście oni są dosyć jednoznacznie po tej stronie barykady, powiedziałbym, bardzo prywatnościowej, w związku z czym to ich zdanie nie widzi, nie dziwi, natomiast to jest rzeczywiście coś, co jest w tej chwili dosyć istotną narracją, to znaczy taką narrację możemy znaleźć nie tylko w organizacjach, powiedziałbym, proprywatnościowych, ale także u dużej części prawników. W skrócie będziemy już o nim mówić, narracja mówi o tym, że ze względu na amerykańskie regulacje, w szczególności tą słynną 702 regulację dotyczącą FISY, która w skrócie mówiąc umożliwia amerykańskim służbom podsłuchiwanie ruchu elektronicznego, no to, że nie można w ogóle transferować tych danych. No i to można powiedzieć, okej, no aktywiści to aktywiści, wiadomo, że mają prawo do swoich radykalnych poglądów, ale proszę zobaczyć, co mówi berliński Urząd Ochrony Danych Osobowych. I tam takie trzy tezy wynotowaliśmy sobie, no, które są równie kategoryczne, natomiast to już jest poważna rzecz, poważna urząd. Oczywiście część z Państwa, którzy zajmuje się danymi osobowymi, wie, że w Niemczech mamy taką regionalizację tych urzędów, więc przejechaliśmy przez kilka takich urzędów i proszę zobaczyć, co się dzieje na samym terytorium Niemiec. To jest oczywiście pogląd berliński, który no nie da się ostrzej, nie? Czyli mówi tylko Europa, przełączcie się i tak dalej. Natomiast proszę zauważyć, co mówi ich federal komisjoner. Oczywiście tam wykropkowałem te wszystkie okrągłe słowa, bo wszystkie te komunikaty mówią o tym, że trzeba się zastanowić, zweryfikować. Natomiast on mówi trochę coś innego. Nie? Mówi, oczywiście są dodatkowe warunki, natomiast transfer jest możliwy. Przyznaję się, że ten pogląd jest mi zdecydowanie bliższy. W związku z czym ja dzisiaj będę raczej pokazywał Państwu tą taką wykładnię, powiedziałbym, bardziej liberalną, czyli w jakich warunkach jednak możemy utrzymać transfer do Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście to nie tylko Stany Zjednoczone. No Stany Zjednoczone, wiadomo, z powodu wyroku Privacy Shield i z powodu doniosłości na rynku chmurowym są kluczowe. Natomiast oczywiście to dotyczy wszystkiego poza Unią, poza EOG. I mamy jeszcze, ale to nie wszystko oczywiście. Wejdziemy sobie do Palatynatu, który dał tą już w tej chwili kultową odpowiedź ja und nein na to pytanie, czy można korzystać ze standardowych klauzul umownych, oczywiście z dalszym wyjaśnieniem. No więc jeżeli dostajemy od regulatora odpowiedź ja und nein, no to musicie Państwo zrozumieć, że my jako prawnicy też do końca się komfortowo nie czujemy. Wbrew pozorom teza, że prawnicy uwielbiają sytuację, kiedy nie ma odpowiedzi, bo mogą na tym najwięcej zarobić, jest nieprawdziwa. My najbardziej uwielbiamy sytuacje, które są tak trudne, ale znamy na nie odpowiedź. Natomiast tutaj no, urząd nam coś takiego daje. Natomiast żeby to podsumować, tą całą dyskusję, wydaje mi się, że najładniej to powiedziała Nadrenia, która powiedziała no, absolutną prawdę. I chciałbym, żeby ten cytat był po prostu mottem naszego dzisiejszego spotkania. Nie jest tak, że nie możemy już nic zrobić i powinniśmy w ogóle zamknąć wszystkie nasze dane, najlepiej w ramach naszego województwa, a na pewno w Europie. I na pewno nie jest tak, że nic się nie zmieniło, że mamy nadal taką pełną swobodę, jaką mieliśmy przynajmniej w praktyce do tej pory. Dwa słowa, dosyć szybko, o co chodzi w wyroku.
Tak naprawdę ten wyrok dotyczy kilku elementów, natomiast dla naszej dyskusji trzy są dosyć istotne. Ja będę do tego wracał, bo to jest niby oczywistość, że on dotyczy transferu danych poza EOG, ale jak Państwu pokażę, część dyskusji próbuje wetknąć inne wątki niezwiązane z transferem i wydaje się, że jak już mówiłem, dla pewnej dyscypliny intelektualnej pamiętajmy, że my mówimy o SREMSie 2 w aspekcie, kiedy transferujemy dane poza EOG. Jeżeli nie transferujemy, to w ogóle nie powinniśmy rozpatrywać tego wyroku, co nie znaczy, że mamy łatwą sytuację prawną, ale to jest zupełnie inne zagadnienie, o której dzisiaj tylko wspomnimy. Druga rzecz, którą no przede wszystkim rozstrzygał ten wyrok, to rozstrzygał podstawę prawną takiego transferu. Ale tak naprawdę, jak się w niego wczytamy, to on w dużej mierze zajął się analizą ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych, a nie samej podstawy prawnej. I trzecia rzecz, siłą jakby rozpędu on też interpretował trochę zakres możliwości działania standardowej klauzul umowy. Czyli mimo, że on teoretycznie zajął się dosyć prostymi pytaniami, czy obowiązuje privacy shield, czy obowiązują klauzule umowne, tak naprawdę dokonał analizy, jak Stany Zjednoczone podchodzą do zagadnień prywatności i z tego idą o wiele dalej idące wnioski niż samej odpowiedzi na pytania, które zostały zadane Trybunałowi. Odpowiedzi są trzy. Pierwsza jest taka, że nie ma privacy shield, że ona jest sprzeczna z prawem i po prostu została uchylona z powodu właśnie tego, że USA nie zapewniają wystarczającej ochrony. I to nie jest wyrok, który byłby jakimś wielkim zaskoczeniem. To znaczy bardzo duża część prawników spodziewała się czegoś takiego, więc to nie jest zaskoczeniem. Pewnym zaskoczeniem może być tak, że mimo, że były takie możliwości, tutaj nie przewidziano żadnego okresu ochronnego. Czyli ten wyrok jakby ma efekt natychmiastowy, nie mamy tutaj żadnego grace perioda, żeby można było coś zastąpić. Pozostawiam w tej chwili na boku w ogóle dyskusję, czy będzie, czy nie będzie trzecia próba podejścia po Safe Harbor i Privacy Shield do tych rzeczy. W każdym razie nie mamy Privacy Shield. Mamy przesądzone, że same standardowe klauzule jako koncepcja są dobre, ale właśnie, i tu otwieramy wrota piekieł, musimy za każdym razem badać, czy kraj, do którego transferujemy na podstawie SCC, zapewni nam odpowiednie tutaj bezpieczeństwo. W związku z czym, jeżeli brać cały tok rozumowania sądu od A do Z, że w Stanach nam nie zapewniają tego bezpieczeństwa, no to privacy shield w konsekwencji upada, no ale standardowe klauzule, szczerze mówiąc, też upadają w praktyce, nie jako konstrukcja, tylko w praktyce, bo transferujemy do państwa, które no prywatność traktuje zupełnie inaczej niż Europa. Ale co gorsza, i to się zaczyna dopiero w tej chwili gdzieś przedzierać, mamy też inne podstawy, są dokładnie jakby naznaczone tym samym grzechem pierwotnym. I to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo jak Państwo dostaliście pewnie pierwsze newslettery, to te newslettery były dosyć optymistyczne. To znaczy były takimi newsletterami, że z jednej strony świetnie, że mamy utrzymane standardowe klauzule, privacy shield padła, no ale wszyscy się spodziewaliśmy, no ale hura, mamy SCC. No i właśnie dopiero jakby głębsza analiza tego wyroku pokazała, że te newslettery zaczęły być coraz bardziej pesymistyczne, najpierw, że te standardowe klauzule są wątpliwe, a teraz w ogóle inne podstawy także są wątpliwe. Co by było w konsekwencji, gdybyśmy przyjęli najbardziej radykalne tutaj interpretacje tego wyroku, czyli właśnie takie, powiedziałbym, berlińskie, no to ja wiem, że jest chmura europejska. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że mamy operatorów europejskich, że mamy planowaną skądinąd fascynującą Gaję X, natomiast na dzisiaj byśmy mieli świat bez olbrzymiej ilości usług chmurowych, bez bardzo dużej ilości usług wsparcia, bez bardzo dużej ilości aplikacji, które działają na chmurze. To jest taka pułapka, gdzie my się właśnie trochę, jak mówiłem o tym click meetingu, że my się do końca nawet nie orientujemy, że tak naprawdę my jesteśmy gdzieś w nieznanej nam chmurze. Jeżeli Państwo korzystacie na przykład z takiego narzędzia jak click meeting, no to jest od razu pytanie, czy gdzie te dane są, prawda? Przecież Państwo, część z Państwa,
pytanie, czy identyfikuje w ogóle, na jakich serwerach jest trzymana ta aplikacja i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście część usług biznesowych, które korzystają z rozwiązań chmurowych. To jest w szczególności ważne dla na przykład tych sektorów regulowanych, które korzystają z dostawców, którzy korzystają z usług chmurowych. I no, jak to ładnie powiedział mój kolega Przemek Popę, możemy dojść do tego, że będziemy mieć Euronet zamiast internetu. I to jest pewna rzeczywiście obawa, żeby w tym kierunku ten świat pójdzie. Nawet jeżeli tak jest, bo nie chciałbym w tej chwili wchodzić w dyskusje polityczne o regionalizacji internetu, to jest ultra ciekawa dyskusja i to nie jest tak, że tendencja Unii do jakby separacji trochę porządków prawnych i idąc za tym pewnej architektury technologicznej nie ma sensu, bo ma ta dyskusja, no to na pewno na dzisiaj jakby próba wprowadzenia tak regularnego odcięcia Stanów Zjednoczonych od możliwości transferu danych jest gigantycznym wyzwaniem dla szeregu państwa organizacji. I chcielibyśmy przejechać, kiedy mamy problem? Tak naprawdę problem mamy właśnie w tych trzech sytuacjach. Przede wszystkim, gdy mamy transfer poza EOG. I jak Państwu pokażemy, to nie jest wcale takie absolutnie banalne zagadnienie. Mamy problem, gdy podstawą mamy oczywiście Privacy Shield. Szereg rozwiązań powołuje się na Privacy Shield. My dzisiaj trochę celowo i prowokacyjnie zrezygnowaliśmy z Zooma, bo jedną z głównych podstaw Zooma była właśnie Privacy Shield, nawet w naszej klauzuli informacyjnej myśmy wpisywali jako kancelaria Privacy Shield. W związku z czym, gdy podstawą była Privacy Shield, no to już jest przeszłość, po prostu nie wolno nam transferować danych na tej podstawie. Natomiast jak mamy standardowe klauzule umowne, które oczywiście dotyczą całego świata, nie tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, no to w tym momencie mamy rzeczywiście problem. No i jak mówiłem, mamy też problem, gdy mamy zupełnie inne podstawy prawne. To się nie będzie ograniczało nam do tych najbardziej klasycznych rzeczy. W skrócie, w IT problem mamy prawie zawsze. To znaczy, wydaje mi się, że każda organizacja, która korzysta z rozwiązań informatycznych, w szczególności korzysta z rozwiązań chmurowych lub dużych systemów, będzie miała do czynienia ze szeregiem 2 w mniejszym lub większym stopniu. Oczywiście zakładam, że operujecie Państwo danymi osobowymi, no bo znowu to oczywista oczywistość, ale przypomnijmy, że tutaj chodzi o dane osobowe, nie wszystkie dane. Natomiast ze względu na zakres danych osobowych i realia biznesu wydaje się, że to jest problem, który dotyka zdecydowaną większość, jeśli nie wszystkie organizacje. Pytanie jest, czy możemy zachować rozsądek interpretacyjny. No i to nie jest wcale oczywista odpowiedź, proszę Państwa. My w dużej mierze jesteśmy prawnikami regulacyjnymi, pracujemy w sektorze regulacyjnym i regulowanym. I wielokrotnie miałem takie odczucia, coś co wydawało mi się zupełnie irracjonalne, jednak zostało zaimplementowane. W związku z czym wydaje się, że no musimy bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Natomiast chcielibyśmy Państwu pokazać pewne ścieżki możliwej interpretacji, żeby zachować właśnie coś, co ja nazywam interpretacyjnym rozsądkiem. No bo oczywiście łatwo jest powiedzieć, nie wolno nic do Stanów, ale znowu nie wierzę, że to jest odpowiedź akceptowalna biznesowo i w ogóle prawidłowa. Natomiast no pierwszy przekaz, jaki będzie musimy poczekać. Nie? Nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał już pierwsze opinie dotyczące tego SREMSA 2, ale one są trochę w stylu szeregu innych zresztą urzędów ochrony danych osobowych, to znaczy no musimy pomyśleć, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Tutaj właśnie takie radykalne zdania, jak pokazał nam Berlin, są stosunkowo rzadkie, więc na pewno musimy troszeczkę poczekać, no ale z drugiej strony czekać nie możemy. Jak Państwu wspomniałem, tam nie ma grace periodu, w związku z czym Państwo musicie podjąć działania jako biznes, czy jako organizacje nie działające w biznesie, ale dokonujące transferu danych. I chciałbym Państwu pokazać takie trzy aspekty. Wydaje mi się, że te kolejne trzy slajdy są dosyć ważne, chyba najważniejsze podczas tej prezentacji. Czyli musicie Państwo rozważyć jakby trzy obszary i zastanowić się, czy rzeczywiście jest tak, że nie możecie transferować. Pierwsza rzecz to jest już wspomniane dwukrotnie dzisiaj problem, czy transferujecie poza Unię.
I to są dwie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, mamy szereg rozwiązań, które są lokalne. Ja już miałem zapytania na przykład od firm, które mają hosting na przykład, nie wiem, serwerownych ATM-u, czy ich dotyczy Schrems 2. No nie. W takim momencie, kiedy mamy lokalne centra danych, oczywiście nie mamy problemu. I co jest bardzo, bardzo ważne, jak sobie porozmawiamy, popatrzymy na warunki, o czym za chwilę jeszcze powiemy, czy to tych głównych dostawców infrastrukturalnych, czy to AWS-u, czy Google'a, czy Microsoftu, każdy z nich, nie każdy idealnie, ale jednak zasadniczo każdy z nich zezwala Państwu na ograniczenie przechowywania danych do lokalnych centrów danych. W związku z czym my mamy tutaj pierwszą rzecz, że my możemy w praktyce w wielu, wielu scenariuszach biznesowych rzeczywiście ograniczyć ten transfer poza Stany Zjednoczone. I tutaj ta uwaga, żeby nie mieszać właśnie do tej dyskusji między innymi Cloud Actu, bo szereg firm, zwłaszcza tych opartych na europejskiej infrastrukturze, oczywiście przy okazji Schremsa zaatakowało problem, że tutaj jest Cloud Act i też nie wolno. I to jest zupełnie inna dyskusja, na którą dzisiaj nie wejdę. Możemy sobie zrobić osobne webinarium o Cloud Actie, natomiast Cloud Act to nie jest problem Schremsa. Dopóki nie mamy transferu danych poza EUG, no to po prostu nie mamy tego problemu, o którym ten wyrok mówił. Możemy mieć inny problem, ale tego problemu nie mamy. Czyli ta lokalność centrów danych wydaje mi się dosyć ważna tutaj. No, wiecie, każdy z nas wie o tym, że mamy te w tej chwili miliardowe nakłady Microsoftu i Google'a na budowę polskich centrów danych. W związku z czym w praktyce wydaje mi się, że to będzie jeden z ważniejszych kierunków w ogóle niwelowania tego ryzyka. To znaczy Europa jest na tyle dużym rynkiem, że po prostu duzi dostawcy będą budować tu lokalne infrastruktury, aplikacje będą hostowane na lokalnych infrastrukturach. I ja tu w tym kierunku wierzę, że to będzie jeden z głównych kierunków jakby osłabiania skutków Schremsa 2. Drugi już jest trochę, dotyczy Państwa bardziej organizacji, a nie świata zewnętrznego. Czyli warto by się zastanawiać tak naprawdę, jakie Państwo dane transferujecie poza tą naszą Unię, czy też Europejski Obszar Gospodarczy. No bo tak w wielkim skrócie można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje danych. Takie, które identyfikują podmiot, imię, nazwisko oraz dane, które dają możliwość zidentyfikowania, te wszystkie adresy IP, wszystkie takie pośrednie dane. O ile w pierwszym obszarze, czyli w danych tych twardych, identyfikujących bezpośrednio, byłbym ekstremalnie ostrożny w tej chwili z transferem poza obszar europejski, to w tych drugich wydaje mi się, że jest możliwość pewnego rodzaju uzasadnienia, dlaczego na przykład dane z Google Analytics mogą być transferowane. Oczywiście case by case to trzeba popatrzeć na konkretny przypadek, konkretną organizację, na wolumen tych danych, na ryzyka z tym związane, ale wydaje się, że to nie jest tak, że nie będziemy mogli tutaj tych danych transferować. Znaczy będą scenariusze, kiedy wydaje mi się, da się obronić możliwość transferu tych danych. I trzeci obszar, który no, jest pod naszą kontrolą jako organizacji, wydaje się, że znowu ponownie wzrośnie rola zabezpieczenia danych. Ja w ogóle gdzieś tam głęboko wierzę, że kryptografia jest jednym z kluczowych zupełnie tutaj zagadnień dla IT i jakby nakłady na security rozumiane jako nakłady na własne polityki zabezpieczania danych, czyli nie tylko chronienia się przed atakami, ale po prostu budowania polityk, no po prostu Schrems 2 to jest kolejny argument dla działów security czy compliance'u do pójścia na zarząd o dodatkowe budżety, bo wydaje mi się usprawiedliwiona próba narracji, że jak my odpowiednio zabezpieczymy te dane, w szczególności dokonamy w skrajnym przypadku ich anonimizacji czy pseudoanonimizacji, chociażby poprzez jakąś cwaną architekturę, gdzie będziemy mogli to na serwerach lokalnych jakby odtwarzać, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych już przetwarzać dane, czy to zaszyfrowane, czy zanonimizowane, to tego typu rozwiązania technologiczne z pewnym podkładem prawnym będą po prostu skuteczne na tyle, że ten transfer będzie możliwy. Czyli to jest coś, co powiedział ten niemiecki federalny komisjoner, że transfer zasadniczo nie został zabroniony do Stanów Zjednoczonych, ale wprowadzono warunki. I wydaje mi się, że te dwa warunki, o których ja w tej chwili wspomniałem, czyli warunek, jakie dane transferujemy, jak je zabezpieczamy, będą dosyć kluczowe.
I teraz analizę przypadków. Jak wspomniałem Państwu, chcieliśmy to webinarium zrobić dosyć konkretnie, czyli ja w tej chwili pozwolę przekazać władzę nad slajdami Małgosi Kurowskiej i chcielibyśmy przejść przez takie najbardziej oczywiste usługi technologiczne, a później wrócić do jakiegoś podsumowania, więc Małgosia, przekazuję Ci głos i wyciszam mikrofon. Dziękuję. Już tak, wszystko u mnie działa, więc przejdźmy do tej analizy przypadków. Oczywiście w takim zakresie, do jakim nam pozwala format webinara, więc chciałabym zwrócić uwagę na takie bardzo kluczowe elementy. Odnosząc się do tych trzech punktów, które przed chwilą widzieli Państwo na slajdzie, czyli te przede wszystkim lokalne centra danych, rodzaj danych, czyli kwestia tego, czy mamy do czynienia z danymi tymi identyfikującymi osobę fizyczną w sposób bezpośredni, łatwy, taki pierwszorzędny, czy też to są innego rodzaju dane, za chwilkę powiem jakie. I ten trzeci wątek, czyli kwestia zabezpieczeń, bo w wszystkich tych praktycznych przypadkach wszystkie te trzy aspekty będą miały dosyć istotne znaczenie. Pierwszy rodzaj takiej usługi z perspektywy cloudowej, absolutnie podstawowy, to jest kwestia storage'u. No i jakby trochę niezależnie od tego, czy mówimy o SharePointie Microsoftowym, czy mówimy o usługach Google'owych, czy mówimy o AWS-ie, czy innych usługach storage'owych, to zarówno filozofia, jak i podejście są do siebie dosyć zbliżone. Najzabawniejsze jest, jeśli chodzi o to podejście, to, że wszystkie te trzy podmioty po cichutku w ciągu ostatniego tygodnia zaktualizowały swoje data processing addendums, albo usuwając z nich wzmiankę o tym, że posługują się Privacy Shield, albo wskazując, tak jak to zrobił Microsoft, to już prawdziwa ekwilibrystyka, że wprawdzie należy do Privacy Shield, ale nie uważa go za odpowiednią podstawę prawną do transferu danych. No więc generalnie troszeczkę to brzmi tak, jakby się absolutnie nic nie stało, mamy standardowe klauzule umowne, w związku z czym możemy korzystać z usług Google'owych. Natomiast oczywiście w praktyce troszeczkę to trzeba zniuansować. W odniesieniu do tego rodzaju usług przede wszystkim trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest samo, powiedzmy, przechowywanie danych, czyli to taka czysta usługa storage'u. I tutaj takim znowu punktem wspólnym wszystkich kluczowych dostawców jest to, że oferowane są usługi ograniczające świadczenie usług do określonych regionów, w tym do regionu europejskiego. I powiedzmy, że to jest taki obszar, którym jakoś możemy zarządzić, lepiej czy gorzej. Natomiast wszystkie te usługi wiążą się z dwoma dodatkowymi aspektami, czyli z usługą serwisu i z tak zwanymi danymi diagnostycznymi, telemetrycznymi, czy innego rodzaju danymi dotyczącymi zużycia, użycia, czy innymi danymi dotyczącymi takich kwestii technicznych. I teraz na przykładzie SharePointa, bo to jest taki dosyć wdzięczny przykład, Microsoft przez długi, długi czas wskazywał, że wszystko u niego jest bezpieczne, ponieważ on korzysta ze standardowych klauzul umownych, a tak w ogóle to mamy region europejski, wszystkie dane się mieszczą w Europie. Natomiast już ponad pół roku temu przyznał we własnych warunkach, że rzeczywiście dane diagnostyczne posiada, przetwarza, no i że te dane diagnostyczne trafiają do Stanów Zjednoczonych. I to jest tak naprawdę ten kluczowy problem czy kwestia, którą musimy rozważyć w momencie, kiedy z takich usług korzystamy, bo w tym momencie podstawy prawnej do przekazywania takich danych do Stanów Zjednoczonych po prostu nie ma. A nie ma ich dlaczego? Privacy Shield, tak jak sobie powiedzieliśmy, zostało unieważnione, natomiast standardowe klauzule umowne, na które powołuje się obecnie Microsoft, to, że tak powiem, nie są te standardowe klauzule umowne. Bo to, o czym musimy pamiętać, to, że standardowe klauzule umowne nie są jednolite. De facto występują dwa typy standardowych klauzul umownych, takich przeznaczonych na korzystanie z podwykonawców, podprocesorów, czyli taki najczęstszy stosowany przypadek, czyli dokładnie ten dokument, który jest implementowany do warunków usług, czy to Google'a, czy SharePointa, czy AWS-u. Natomiast on w ogóle nie obejmuje sytuacji, w których dostawca usług samodzielnie kontroluje zbierane dane, w szczególności dane diagnostyczne. To w ogóle nie jest ten przypadek i standardowe klauzule umowne tego dotyczące w ogóle aktualnie nie są implementowane do tego rodzaju usług. Więc co możemy z tym zrobić? No, troszeczkę wracając do tego, co przed chwilą było widać na slajdzie, te trzy punkty. Możemy się zastanowić, czy te dane diagnostyczne to rzeczywiście w każdym wypadku będą dane osobowe, czy będą to dane identyfikujące osobę, czy ta identyfikacja się następuje w jakiś sposób bardziej pośredni, w taki, że będziemy mogli w jakiś sposób bronić,
że ten konkretny przypadek nie obejmuje danych osobowych. I znowu przenosząc to na przykład Google'a, jak Państwo przeanalizujecie sobie, czy jak ktoś z Was mocniej wgłębi się w to, o czym mowa w warunkach Google'a, czy w ustawieniach prywatności Google'a, to zobaczy, że Google przewiduje takie cztery poziomy, powiedzmy, uprawnień, cztery poziomy prywatności dla danych diagnostycznych. I oczywiście, tutaj ja patrzę sobie jednym okiem na komentarze, oczywiście, że jest takim typową odpowiedzią i typowym argumentem, że dane diagnostyczne nie zawierają danych osobowych. No tylko, że właśnie, to jest taka dosyć kontrowersyjna kwestia, bo Microsoft bił się o to z Ministerstwem Sprawiedliwości w Holandii przez ponad rok i na ten moment oświadcza w swoim DPA, w swoim Data Processing Addendum, że jak najbardziej tego rodzaju dane zbiera i to przetwarza te dane dla celów tak zwanych własnych i uzasadnionych celów biznesowych. Do tych danych diagnostycznych za chwilkę wrócę, natomiast jeżeli już sobie nawet powiemy o tym przechowywaniu i o tych regionach europejskich, w których rzeczywiście główni kluczowi dostawcy deklarują przetwarzanie danych, to pozostaje problem usług wsparcia, które z reguły świadczone są przez dostawców poprzez zapewnienie zdalnego dostępu do określonych systemów, określonych aplikacji czy po prostu konkretnych danych. No i przede wszystkim kluczowa rzecz, którą sobie musimy rozstrzygnąć, czy tego rodzaju sytuacja, w której usługa wsparcia świadczona jest w sposób zdalny spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest transferem. I tutaj podejście dostawców usług chmurowych dotychczas było dosyć jednolite, to znaczy czy ostrożnościowo, czy nie, ale dostawcy tego rodzaju usług uznawali, że dochodzi do transferu, że taka sytuacja może być zabezpieczona przez standardowe klauzule umowne i troszeczkę nie było na ten temat dyskusji. I rzeczywiście tak od strony celowościowej tak się z reguły przyjmowało, że usługi wsparcia, tego rodzaju dostęp stanowi transfer. No a w tej sytuacji wracamy do problemu numer jeden, czyli jak zabezpieczyć taki transfer w sytuacji, kiedy nie mamy Privacy Shield i w sytuacji, w której standardowe klauzule umowne, no zastosowanie standardowych klauzul umownych wiąże się z odpowiedzialnością administratora co do oceny, czy w danym konkretnym przypadku tego rodzaju transfer jest dopuszczalny. No, tutaj, jeżeli można, bo tutaj padają takie pytania o prośbę o ten sam transfer, więc może rzeczywiście dwa słowa, dobrze? Co my rozumiemy przez transfer jako prawnik? No niestety ta definicja transferu po pierwsze nie istnieje w przepisie, więc ona została tak trochę zdekodowana przez prawników i przez orzecznictwo. Natomiast tak najbardziej w skrócie to jest każdy przypadek, w którym dane osobowe fizycznie przekraczają granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, trafiają do państwa trzeciego. Czy to się stanie przez to, że serwer będzie tam umiejscowiony, co jest takim najprostszym przykładem, czy w jakiś inny sposób, ale chodzi o fizyczne zlokalizowanie danych osobowych poza granicami. Natomiast drugi taki przypadek to troszeczkę to, o czym mówię, czyli ta usługa wsparcia. Każdy przypadek, w którym dane są dostępne, są widoczne, powiedzmy tak bardzo kolokwialnie, dla osoby znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, bardzo typowy przypadek, czyli świadczenie usług w sposób zdalny, na przykład za pośrednictwem VPN-a, dotychczas również był kwalifikowany jako transfer danych i wymagał odpowiednich zabezpieczeń. Oczywiście zobaczymy, jak dalej będą do tego podchodzić dostawcy usług, ale raczej tutaj byłabym osobiście zaskoczona, jakby to podejście się zmieniło, bo troszeczkę nie ma podstaw do tego, żeby stwierdzić, że taka sytuacja nie jest transferem z perspektywy celowościowej. To, co możemy zrobić i to, nad czym warto się zastanowić, to spojrzeć sobie tak bardzo, bardzo dokładnie na to, co powiedział sąd. Sąd powiedział tyle, że Stany Zjednoczone nie zapewniają tak odpowiedniego poziomu ochrony osób fizycznych z uwagi na określone procedury umożliwiające naruszenie poufności, czyli ujawnienie danych odpowiednim organom. I teraz o ile w przypadku tego storage'u, o którym przed chwilą wspomniałam, to jest to takie dosyć intuicyjnie do zrozumienia, o tyle w przypadku usług wsparcia, usług, które są oferowane właśnie na zasadzie takiego zdalnego dostępu, można się zastanowić, czy rzeczywiście od strony technicznej czysto taki dostęp dla
służb będzie możliwe. I to jest rzeczywiście kwestia, która by wymagała bardzo konkretnej takiej techniczno-prawnej analizy, czy w danym przypadku określona usługa jest świadczona w sposób, który potencjalnie umożliwia od strony technicznej dostanie się do tych danych, do których ten podmiot udzielający usług wsparcia dostaje się w sposób zdalny, na przykład za pośrednictwem VPN-a. I tutaj jako taka, powiedzmy, ciekawostka, jeżeli sobie spojrzymy na usługi wsparcia tych podmiotów, które tutaj na slajdzie Państwo widzą, w przypadku Microsoftu umowa, te standardowe warunki umowy Microsoftowej milczą na temat tego, w jaki sposób te usługi wsparcia się dzieją, poza tym, że dostawcy usług wsparcia mogą się znajdować rzeczywiście na całym świecie i na ten moment ten transfer opierał się o standardowe klauzule umowne. Natomiast już na przykład SAP, już od dosyć dawna, bo chyba gdzieś tak od półtora roku czy dwóch lat, oferuje usługę tak zwaną EU Access, która już od dosyć dawna zapewnia, że nawet usługi wsparcia zapewniane są przez osoby, które fizycznie znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I ewentualne wyjątki od tej zasady, czyli nie wiem, konieczność techniczna zaangażowania dodatkowej osoby z zewnątrz, wymaga jakiegoś tam dodatkowego zatwierdzenia ze strony klienta. To jest taki dodatkowa uwaga. I warto też zwrócić uwagę na to, co robi Oracle w ramach usług wsparcia. Mianowicie Oracle się powołuje na wiążące reguły korporacyjne, BCR-y, których, jak Państwo pamiętają, sam wyrok Schremsa nie dotyczy formalnie, nawet się do nich nie odnosi. Natomiast patrząc na to, jak jest skonstruowana argumentacja Trybunału i na to, jak zareagowała Europejska Rada Ochrony Danych, trzeba uznać, że do BCR-ów, do wiążących reguł korporacyjnych, trzeba niestety zastosować te same zasady. Czyli każdorazowo, case by case, zastanowić się, czy w danym konkretnym przypadku te BCR-y są dla nas wystarczające. Czy w kontekście tego, jakiego rodzaju dane będziemy przekazywać, jakie będą być może widoczne czy dostępne dla dostawcy usługi, jakiego rodzaju zabezpieczenia stosujemy, czy korzystamy z szyfrowania, nie korzystamy z szyfrowania, jak jest zbudowana architektura i tak dalej, i tak dalej. Więc tego rodzaju analiza również w tym przypadku musi się zadziać. I tak tylko na marginesie może dodam, bo warto o tym pamiętać, że nawet Europejska Rada Ochrony Danych w momencie, kiedy analizowała te rozwiązania i udzielała odpowiedzi, co się dzieje ze standardowymi klauzulami, co się dzieje z wiążącymi regułami korporacyjnymi, odniosła się do tych wyjątków z artykułu 49, czyli sytuacji, w których możemy transferować dane w oparciu o zgodę, w których możemy transferować dane z uwagi na dochodzenie roszczeń, na wykonywanie umowy itd., itd. I troszeczkę tutaj ewentualnie, Sławku, może ty masz inne zdanie, ale troszeczkę ta argumentacja idzie w kierunku, spójrzcie, czy wyjątki wam się da zastosować, może się uda. Troszeczkę te wyjątki wracają do łask, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Ja wywołany do odpowiedzi trochę, nie wiem czy mnie słychać, bo wcześniej były jakieś problemy podobno, ale Marcin kiwał głową, więc zakładam, że mnie słychać. Rzeczywiście tam te wypowiedzi organów można rozumieć dwojako, to znaczy po pierwsze, że ten transfer jest możliwy w oparciu o wyjątki, a druga możliwość rozumienia tego, co mówią organy, no bo niestety one niby tłumaczą, ale pozostają jakieś wątpliwości, to druga możliwość jest taka, że niestety siebie słyszę. Gosia, wyciszysz się? Jasne. A ta druga możliwość jest taka, że po prostu możemy nadal stosować w jakimś zakresie standardowe klauzule, tylko musimy do tych klauzul zapewnić dodatkowe zabezpieczenia, które pokryją przede wszystkim obszar poufności. Bo też trzeba pamiętać, ja to pisałem na czacie, ale może jeszcze powiem, bo to jest dosyć ważna sprawa moim zdaniem. Mamy tak naprawdę trzy grupy zagrożeń w przypadku ochrony danych osobowych. Przede wszystkim to jest poufność, taka najbardziej popularna, ale poza tym to jest jeszcze dostępność i integralność, czyli to, że jesteśmy w stanie do tych danych sięgnąć i je tam, one po prostu będą dla nas dostępne. Integralność, czyli one nie zostaną w sposób nieuprawniony zmienione. No i wyrok celuje tak naprawdę w poufność, bo to ustawodawstwo amerykańskie, które jest problematyczne, ono dotyczy przede wszystkim tego, że no jest możliwa inwigilacja, tak? Czyli przechwycenie tych danych przez jakieś tam służby i no to godzi w prawo podstawowe, tak po prostu być nie powinno, jeżeli nie jest to kontrolowane, nie dzieje się w sposób z europejskiego punktu widzenia cywilizowany. Dlatego jeżeli my jesteśmy w stanie do tych klauzul dodać jakieś zabezpieczenia, tutaj niestety w każdym przypadku to jest osobna analiza, jakie to mogą być zabezpieczenia, żeby tą poufność zabezpieczyć, no to
Moim zdaniem można twierdzić, i to ja też tak czytam wypowiedzi organów, że ten transfer w oparciu o klauzulę do Stanów jest możliwy, natomiast nie ma automatyzmu, tylko jest konieczna analiza case by case. Dokładnie. Dokładnie, natomiast warto też zauważyć, że wszyscy dostawcy, którzy teraz bardzo chętnie wydali oświadczenia, że rzeczywiście jak najbardziej dalej transfer jest możliwy, niestety oczywiście na ten moment nie przedstawiają żadnych analiz ani żadnych dodatkowych oświadczeń, które by pomogły administratorowi w tej analizie, więc niestety troszeczkę jesteśmy w tym sensie, każdy z klientów jest pozostawiony samemu sobie, że ta analiza musi być poprowadzona po naszej stronie, na razie bez wsadu ze strony dostawców. Bo podobne problemy, czy analogiczne problemy się pojawią zarówno w przypadku poczty elektronicznej, czyli chociażby takiego Gmaila, i tutaj warto zauważyć, że taki Google w ogóle nie odnosi się w ramach swoich warunków do właśnie tych danych diagnostycznych, technicznych czy tego rodzaju podobnych danych, a jedynie do kontentu, jaki jest przekazywany i który może trafić do Stanów Zjednoczonych. I to samo się dzieje w przypadku nieszczęsnych konferencji, o których też już była mowa i w naszym ulubionym Zoomie, który również w ramach polityki prywatności, czy raczej takiego Data Processing Agreement, również odnosi się wyłącznie do standardowych klauzul umownych, wyłącznie do tego zagadnienia, nie wiem, czy mnie słychać, bo widzę jakiś komentarz, ale kiwacie, że słychać. Również Zoomy czy inne urządzenia służące organizowaniu konferencji, tutaj również pojawia się kwestia z jednej strony standardowych klauzul umownych, co do których wymagana jest ta analiza case by case i zastanowienie się, jakie właściwie dane w ramach takiej konferencji będą zbierane. No i drugi wątek, czyli nieszczęsne dane diagnostyczne. I znowu zauważcie Państwo, że w momencie, kiedy mówimy o takiej konferencji, to znowu trochę inny rodzaj danych będziemy analizować, a w związku z tym inne zagrożenia, bo w zależności od tego, czego dotyczy na bardzo prostym przykładzie, w zależności od tego, czego dotyczy telekonferencja, czy to jest nasz call, publiczny webinar, który nie zawiera szczególnie tajnych informacji, czy to jest telekonferencja między adwokatem a jego klientem, w którym omawiamy strategię na sprawę karną, to ta ocena, czy standardowe klauzule umowne chociażby będziemy chcieli zastosować w danym przypadku, może się okazać zupełnie inna. I pewnie jeszcze mecenas Marta o tym wspomni, ale to trochę prowadzi nas do problemu klasyfikacji danych. No bo w momencie, kiedy chcemy się zastanowić, jakiego narzędzia chcemy użyć, a w związku z tym, czy akurat te standardowe klauzule umowne będą dla mnie wystarczające, a jeżeli nie, to jakie dodatkowe zabezpieczenie chcę zastosować, odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego, co ja właściwie, w jaki sposób tego narzędzia chcę użyć. Nie tylko jakie dane to narzędzie zbiera, ale w jakim celu tego narzędzia będę używać. Co sprowadza rzeczywiście nas na koniec do wspomnianych już danych diagnostycznych, o których już sporo wspomniałam, więc tylko chciałabym zasygnalizować, żeby nie odpuszczać sobie tego myślenia i nie uznawać po prostu, że dane diagnostyczne domyślnie nie zawierają danych osobowych, bo to nie zawsze tak będzie. I w świetle tego, co mówią organy nadzorcze i w świetle tego, co piszą organy nadzorcze, to nie jest zawsze tak łatwe, więc znowu niezbędna jest taka analiza case by case, czy w danym wypadku ustawiliśmy sobie takie ustawienia w określonym rozwiązaniu, jeżeli to jest możliwe, albo takie są ustawienia określonego rozwiązania, że te dane diagnostyczne albo nie mają charakteru danych osobowych, albo jesteśmy w stanie uznać, że standardowe klauzule umowne, i to nie te dotyczące umowy powierzenia, czyli administrator-procesor, ale specjalny zestaw klauzul umownych, który dotyczy relacji administrator-administrator, będą w danym wypadku wystarczające. Więc tutaj znowu niestety taka analiza case by case będzie konieczna. No i oczywiście zobaczymy, co na ten temat powiedzą ci kluczowi dostawcy, bo na ten moment oni tego problemu nie zaadresowali, tylko troszeczkę, akurat w tym zakresie, troszeczkę milczą. To ja przejmę. Bardzo dziękuję. Jest olbrzymia liczba pytań, które gdzieś tam pada. Niestety no, ze względów czysto organizacyjnych my pewnie na większość z nich nie będziemy w stanie odpowiedzieć. To trochę jest taka nasza, jak mówię, inicjatywa ad hoc, awaryjna, a Państwa w tej chwili jest prawie 400 osób, w związku z czym no, to jeden z naszych najbardziej popularnych webinarów ever.
co też świadczy o tym wyroku. Natomiast tak troszeczkę, zanim jeszcze pójdę do podsumowania, to trochę zbiorczo. Jest bardzo dużo pytań takich szczegółowych, typu mój serwer przekazuje, WhatsApp i tak dalej. No i niestety to jest to, co próbuje, to co każdy prawnik w tej chwili Państwu mówi. No niestety każdy case musi być rozpatrywany oddzielnie. Jak to ładnie kiedyś w Krakowie usłyszałem na korytarzu sądowym, bez obejrzenia akt porad prawnych nie udziela się. W związku z czym niestety trochę tak wróciliśmy. To znaczy my żyjemy w świecie, gdzie biznes oczekuje pewnego uproszczenia i pewnego zmechanizowania procesów i reguł interpretacyjnych. Z miliona powodów, nie? Od time to market do po prostu no, samego sposobu funkcjonowania dzisiaj chociażby technologii. Natomiast niestety prawo w tej chwili zaczyna być prawem takim niezero-jedynkowym. Jeżeli Państwo, którzy zajmujecie się danymi osobowymi, pamiętacie poprzednie regulacje, to tam można było wręcz zmechanizować, znaczy usprawnić, zaktualizować taki na przykład system ustawiania haseł. Nie mieliśmy dosyć proste reguły, 8 znaków zmieniane co 30 dni, czyli prawo było zero-jedynkowe, mieliśmy wymiar iluś tam wymagań, które trzeba było spełnić. Notabene tak samo było na przykład w chmurze regulowanej finansowej w komunikacie z października 17, gdzie po prostu było, jak tam dobrze się wczytać, do 200 wymagań, które jeżeli spełniliśmy, no to byliśmy gotowi. I to można było wręcz w pewnym momencie oprogramować takie czynności. Natomiast w tej chwili raczej całe prawo regulacyjne idzie w kierunku trochę, a wymyśl sobie własny system i udowodnij, że go dobrze wymyśliłeś. W związku z czym to na nas, na naszych organizacjach będzie spoczywać rola zaprojektowania całej polityki w różnych aspektach, od korzystania z cloudu, ale też na przykład transferu danych, czy w ogóle posługiwania się danymi osobowymi. I to między innymi padło to magiczne zaklęcie, które Gosia powiedziała, czyli klasyfikacja informacji. No w naszej opinii kancelaryjnej na podstawie naszych doświadczeń to jest punkt wyjścia. To znaczy niezwykle ciężko jest odpowiadać na takie pytania szczegółowe, co jest z moim serwerem gmailowym, co jest z Zoomem, co jest z WhatsAppem, jak my nie mamy klasyfikacji informacji, nie mamy przypisanych wskutek tej klasyfikacji informacji do narzędzia. Tu był wspomniany przykład Zooma. Ja robiłem dosyć dużą analizę Zooma dla jednego z zakładów ubezpieczeń. No i Zoom, który był dla celów wewnętrznych robiony, absolutnie spełniał wszystkie wymagania regulacyjne. Akurat robiłem to pod kątem KNF-u, nie danych osobowych. Spełniał wszystkie wymagania regulacyjne, ale Zoom, w którym były przechowywane i prezentowane strategiczne dokumenty zakładu ubezpieczeń, jeszcze to było przed wersją 5.0, czyli wtedy, kiedy transfer tych danych był naprawdę przedziwny, nie? Tam nie do końca można było się zorientować, gdzie te dane idą, no nie przeszedł tej kontroli. Czyli to nie jest tylko problem klasyfikacji, wolumenu informacji, jakości informacji, narzędzia, to czasami jest wersji narzędzia. Dlatego tak niezwykle trudno w tej chwili jest jakby łatwo doradzić, bo są organizacje, które wypuszczają pewne przewodniki, na przykład Krajowa Izba Radców Prawnych wypuściła przewodnik skądinąd świetnie zrobiony, dotyczący narzędzi. Proszę zauważyć, że po Szremsie 2 on się zdezaktualizował w dużej mierze. Czyli my to, co my musimy w organizacjach zrobić, to mieć całą aparaturę do utrzymywania organizacji zgodnie z tymi regulacjami, zgodnie z normami prawnymi, które są płynne i zmienne w czasie na zasadzie wręcz maintenance'u. No to jest trochę tak jak programy antywirusowe. My musimy je co chwila napełniać nowymi update'ami i patchami, żeby to było zgodne z prawem. I oczywiście można się przeciwko temu buntować, no ale taka jest rzeczywistość prawna i nic z tym po prostu nie zrobimy, więc na większość z tych Państwa pytań szczegółowych nie da się odpowiedzieć na webinarium. Ja musiałbym przyjść do Państwa organizacji, zobaczyć, jakie tam są dane, jak Państwo je klasyfikujecie, czy je zabezpieczacie, czy je nie zabezpieczacie. I wtedy będzie zupełnie inaczej wyglądać problem używania WhatsAppa w zależności od tego typu analiz. Ale przechodząc do podsumowania, bo chciałbym też trochę optymizmu wlać. To, co powinniście Państwo teraz zrobić, każda organizacja, która po Szremsie 2 powinna podejść, powinniście Państwo po prostu zrobić audyt narzędzi i umów. My jako prawnicy mamy oczywiście tendencję oczywiście do
O właśnie, tutaj super pytanie, przepraszam, ale mi wpadło, co ma zrobić firma, która nie ma nieograniczonego budżetu na prawników i IT. To jest, znaczy, żeby była jasność, ja absolutnie rozumiem to pytanie. Proszę zauważyć, że my przecież jako kancelaria w zakresie wymagań IT mamy te same problemy, nie musimy coraz więcej inwestować. Obawiam się, że niestety koszty związane z regulacjami prawnymi będą stałymi kosztami państwa organizacji, one raczej będą rosły. Im bardziej będziecie państwo w sektorze regulowanym, to oczywiście banki mogą tutaj pewnie dużo na ten temat powiedzieć, tym te koszty będą większe. No co ja mogę państwu powiedzieć jako prawnik? Mam pewien stan prawny, mam pewien wyrok, który tworzy mi stan prawny i ja muszę państwu powiedzieć to, co w tej chwili mówię. Musisz to zrobić, tak jak musisz zrobić AML, tak jak musisz zrobić MDR, tak jak wpisaliście się, nie wpisaliście na listę beneficjentów rzeczywistych, notabene duża część firm się nie wpisała. Po prostu musicie to zrobić. Nikt nie będzie w ramach kontroli i wymierzania kar uznawał argumentu, nie miałem budżetu. Oczywiście może być tak, że w pewnych skrajnych sytuacjach te koszty przerastają zyski operacyjne firmy, no ale to już taki, no my na to nie pomożemy. W każdym razie wracając, co państwo powinniście w tej chwili zrobić? Na pewno przejrzeć te narzędzia i umowy. Oczywiście powinniście zacząć od tych podstawowych, nie? I czasami warto sobie, proszę zauważyć, że bardzo często to będzie tak, żeby właśnie tutaj trochę optymizmu wlać, że często to jest tylko kwestia wręcz konfiguracji narzędzia, że to wcale nie jest olbrzymi budżet, że jeżeli państwo właśnie, cała moja nadzieja jest jednak trochę w tych dużych dostawcach, którzy jednak dostarczają rozsądne narzędzia do mitygacji tych ryzyk. One są idealne? Pewnie, że nie, no. Technologia, no za dużo tego, żebyśmy byli tacy pancerni zero-jedynkowo, ale no olbrzymią ilość problemów mogą nam zdjąć z głowy, dostarczając narzędzia, z których państwo możecie korzystać i na przykład w odpowiedni sposób architektonicznie projektować. No jeżeli nikt z państwa nie zastanawiał się, czy odznaczał w tych dużych platformach lokalizację danych, co powinniście byli zrobić notabene już co najmniej 2 lata temu, no to teraz jest ten moment. Zobaczcie się, zastanówcie i być może wasz problem zniknie. Więc pierwsza rzecz to jest audyt narzędzi i jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić samymi narzędziami, no to musicie dokładnie przyjrzeć umowy, zobaczyć, jaka tam jest podstawa prawna i to, co mówiliśmy, architektura danych, czyli jakie dane idą, w jakim wolumenie, w jaki sposób one są traktowane i wtedy możecie zdecydować, czy dana podstawa prawna jest wystarczająca. Macie bardzo prostą odpowiedź w przypadku Privacy Shield. Jeżeli waszą podstawą była Privacy Shield, a wielu wykonawców narzucało to, to zwłaszcza mniejsze spółki amerykańskie, nie, one nie miały czasu ani energii na jakieś standardowe klauzule, one wrzucały Privacy Shield po prostu z automatu, więc jeżeli korzystacie z wielu świetnych, chmurowych, małych rozwiązań amerykańskich, to zobaczcie, bo w dużej części one będą na Privacy Shield. No i niestety z prawnego punktu widzenia, jeżeli nie uzasadnicie, że tam nie ma, że nie macie innej podstawy, no to nie będziecie mogli po prostu z tego narzędzia korzystać. No, jakkolwiek by to nie brzmiało, no taka jest konsekwencja prawnoregulacyjna. No i jest oczywiście ta trzeci aspekt, w który też bardzo wierzę, to znaczy, że musicie państwo po prostu na dzisiaj pozarządzać problemem. Jak mówiliśmy, może zaszyfrować, może coś zrobić, ale tak, w części przypadków będziecie państwo migrować. W części przypadków będziecie musieli zrezygnować z niektórych rozwiązań, tak jak musieliście to zrobić 2 lata temu wdrażając RODO. Okazało się, że te wymagania regulacyjne są na tyle istotne, że trzeba po prostu zrobić migrację. Jeżeli ktokolwiek z państwa jest w sektorze dotkniętym regulacjami cyber security, finansowymi, czy no w trochę mniejszym wymiarze, ale jednak medycznymi, to wie dobrze, że nie ma pełnej swobody korzystania z określonych usług, że musi dostosować się do tych wymagań i te migracje są konieczne. I to jest stan obecny. Natomiast chciałbym jeszcze pokazać jeden slajd, który będzie mówił w ogóle o nowych projektach, czyli o planowaniu przyszłości. I tutaj w ogóle tak, wydaje mi się, że jest niezwykle ciekawa rola w ogóle polityki zakupowej. My ostatnio robimy ileś takich dużych projektów zakupowych dla kilku mniejszych lub większych organizacji i to jest fascynujące, że my taki czysty procurement musimy wpasowywać te wątki prawne. Na przykład w tym przypadku wydaje mi się, że tutaj product placement od razu zrobię, że jest rozsądne, żeby wsadzać takie ankiety oceny dostawców pod kątem
pod kątem Szremsa 2. To jest coś, co w tej chwili my przygotowujemy dla części naszych klientów. Takie ankiety mamy na przykład dotyczące na rynku regulowanym, czyli prokurement, który działa na zasadzie wysyłania RFP i otrzymywania ofert, żeby razem z ofertą dostał jakieś dane, które pozwolą mu na zanalizowanie, czy w ogóle dany dostawca może być dalej dopuszczony do przetargu. Prokurement, który idzie bardziej, nazwijmy to zwinnie, czyli sam aktywnie szuka usług, a nie tylko wysyła RFP, no on będzie musiał coś takiego analizować i też powinien mieć pewne instrukcje i pewne procedury, co odhaczać i w jaki sposób to badać. No na dzisiaj na przykład bym powiedział, że jak widzi, że jedyną podstawą jest Privacy Shield, to dalej nie rozważaj tego narzędzia, chyba że dla ciebie jest krytycznie korzystne, no to wtedy się skontaktuj bezpośrednio z dostawcą i wymyśl inną podstawę transferu danych. I takie rzeczy wydaje się, że będą robić i one są, jak mówię, dla mnie na tyle, o tyle ciekawe, że ja niezwykle lubię pracować na tych politykach zakupowych, jednak w duszy jestem kontraktowcem, a nie prawnikiem regulacyjnym, więc to te dwa światy mnie niezwykle intrygują. Druga rzecz, którą Państwo musicie zrobić, to jest, znaczy musicie, no, usilnie rekomendujemy, to jest ta właśnie klasyfikacja informacji. Znaczy będzie bardzo trudno w dzisiejszym świecie regulacyjnym, czy to Schrems 2, czy to wymagania cloudowe, czy to wymagania cyber security, czy to wymagania EML-owe, będzie Wam bardzo ciężko postępować tak ad hoc, czyli za każdym razem zastanawiać się nad informacjami i rozwiązaniami. To oczywiście dotyczy raczej na dzisiaj większych organizacji, czy to średnio większych, ale to jest naprawdę duża nauka z sektorów regulowanych, w szczególności z KNF-u. Ta klasyfikacja informacji niezwykle pomaga później zarządzanie, a robi też jedną wielką przysługę państwu, robi dokumentację, czyli robi tą zasadę rozliczalności. W razie jakiejkolwiek kontroli, procesów, sporów, wycieku danych, Państwo macie niezwykle udokumentowany ciąg, gdzie pokazujecie, że zachowaliście no, tą najwyższą albo co najmniej należytą staranność. Natomiast jak coś się stanie i wy nie macie tej dokumentacji, to proszę wierzyć, akurat tutaj prowadzimy kilka sporów, w tym kilka największych w tym kraju, jak chodzi o naruszenia danych osobowych. To jest niezwykle trudno bronić klienta, który nie ma po prostu tych procesów dobrze zrobionych. No i ostatnia rzecz. Coś, co też jest akurat moim absolutnym konikiem, to znaczy dochodzimy do takiego świata, że musicie Państwo uspójnić zarządzanie ryzykiem zarówno od strony prawnej, jak i technologicznej. Jak mówi nasz dzisiaj tu nieobecny Marcin Białkowski, czyli nasz dyrektor ryzyka technologicznego, ryzyko można zaakceptować, czy inaczej, przede wszystkim powinno się ryzyka unikać. Czyli na przykład jak możecie, nie wiem, trzymać dane na serwerach w Europie, to trzymajcie w Europie. My na przykład dla części klientów mamy wynajęte serwerownie po prostu takie w ogóle niechmurowe, czyli bardziej takie hostingi robimy, no ze względu na ich wymagania dotyczące transferu danych. Więc pierwsza rzecz, że możecie w ogóle danego ryzyka spróbować uniknąć. Jeżeli nie, no to możecie go spróbować ograniczyć w różne sposoby, na przykład poprzez szyfrowanie, na przykład poprzez ograniczenie wolumenu danych, czy niewysyłanie tych danych najbardziej krytycznych. Możecie oczywiście Państwo ryzyko ubezpieczyć, co akurat w tym przypadku to jest trudne, bo to ubezpieczenie jest albo dosłowne, no i tutaj akurat niespecjalnie to Państwu pomoże, albo się ubezpiecza przez umowy. No i oczywiście można ubezpieczyć ryzyko poprzez przerzucenie odpowiedzialności na dostawcę, akurat w tym zakresie tylko w bardzo, bardzo niewielkim stopniu. A na koniec są ryzyka, które się akceptuje. I oczywiście my jako prawnicy mamy taką tendencję, żeby się poruszać tylko po krańcach tej skali, czyli powiedzieć albo po prostu musisz ryzyka uniknąć, a nie możesz go zaakceptować. Nie? Natomiast oczywiście w życiu jest tak, kiedy Państwo macie te dane nieistotne, one są, nie wiem, zaszyfrowane i tak dalej, to zaakceptujecie ryzyko, że dzisiaj nie wiemy, że dzisiaj jesteśmy w takim świecie, że nie wiemy. Natomiast no, porada, która mówi przenieść wszystko do Europy, no może być zwyczajnie kosztowo, biznesowo, logistycznie, operacyjnie po prostu niemożliwa, więc musimy znaleźć jakieś to rozwiązanie. Natomiast no koniec końców, proszę Państwa, no to jest kolejny przykład, że witamy w tym świecie, no witamy w świecie po prostu połączonych polityk, compliance'u, standardów zagranicznych, europejskich, amerykańskich i to się wszystko razem nakłada. No i tutaj niestety musimy sobie w tym po prostu radzić. Natomiast jeżeli miałbym jakby takie główne przesłanie zostawić po tym naszym webinarium, no to tak,
prawdopodobnie większości organizacji. Nie znamy do końca na dzisiaj jego jeszcze praktycznych skutków. To znaczy musimy poczekać w dużej mierze też na stanowiska organów po prostu narodowych. Te, które Państwu prezentowałem, no są, wydaje mi się, albo za radykalne, albo przedwczesne. Natomiast my musimy trochę poczekać, żeby tutaj móc Państwu odpowiadać na szereg pytań. Natomiast z drugiej strony organizacje nie mogą czekać. To znaczy to, że my będziemy czekać na pewien model, no to tak, będziemy. Natomiast jednocześnie musimy podejmować pewne decyzje. No i tutaj oczywiście należy zachować daleko idącą ostrożność i staranność. To znaczy nasze doświadczenie regulacyjne jest takie, że jednak trzeba bardziej kuchać na zimne. I tutaj po prostu te kroki, o których Państwo, o których opowiadaliśmy, trzeba zrobić, trzeba zanalizować dane, trzeba zanalizować narzędzia. Natomiast nie jest tak, jak się przejawia na przykład na tych slajdach, które Państwu na początku pokazywaliśmy. W naszej opinii nie jest tak, że nie możecie Państwo robić transferu do USA. To może być w danym przypadku prawda, ale to nie jest zasada. Nadal ten transfer jest w pewnych sytuacjach możliwy, a w wielu sytuacjach po prostu jesteście Państwo w stanie tego transferu w ogóle uniknąć poprzez odpowiednie rozwiązania technologiczne. I miejmy to gdzieś w świadomości, że ten wyrok jest super ważny, natomiast on nie jest aż tak zero-jedynkowy, jak się próbuje w niektórych tam mediach czy w niektórych dyskusjach biznesowych przedstawić. W związku z czym bardzo Państwu dziękuję za w ogóle obecność. Jak mówię, mieliśmy prawie tam w pewnym momencie 400 osób, więc z naszego punktu widzenia jest to jakiś rekord chyba kancelaryjny. Jeżeli Państwo potrzebujecie, to napiszcie do nas, będziemy w razie czego powtarzać albo rozszerzać po prostu ten webinar. Na dzisiaj nie wiem, czy my go publikujemy, nie mamy takiej decyzji jeszcze wewnętrznej. My nie lubimy publikować takich ad hoc rzeczy kancelaryjnie, ale zobaczymy. Natomiast na pewno będziecie Państwo zalewani szeregiem różnego rodzaju informacji, newsletterów, w związku z czym śledźcie to. Myślcie, projektujcie i łączcie prawników z technologami, z IT, bo tylko nasze wspólne zespoły IT i prawne są w stanie Państwu w rozsądnych budżetach pomóc z tym problemem. Nie rozdzielajcie tych dwóch części. W tej chwili mamy Legal IT ze sobą powiązany tak, jak tutaj na tym obrazku wyglądają te kółka zębate. Bardzo Państwu dziękujemy i miłego dnia. Wszystkiego najlepszego, dobrego, powoli jeszcze odległego, ale zbliżającego się weekendu i bardzo dziękujemy raz jeszcze za spotkanie. Dziękuję.